Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Wyż, który w ostatnich dniach dominował nad kontynentem europejskim, powoli przesuwa się na wschód. Natomiast już dzisiaj w nocy dotrą do nas jeden po drugim fronty atmosferyczne, które przyniosą opady deszczu, śniegu, ale również ocieplenie. Dzisiejsza noc na przeważającym obszarze kraju będzie pogodna. Jedynie na Pomorzu, na Warmii i Mazurach, a także w Wielkopolsce pojawi się większe zachmurzenie. To będzie jeszcze zimna noc. Temperatura będzie spadać do minus 7, minus 9 stopni, głównie na wschodzie, południowym wschodzie. Natomiast w górach te spadki temperatur będą jeszcze większe. Tam może temperatura spaść do minus 13 stopni. Nad morzem od 0 do minus 2. W nocy powieje dość silny wiatr z południowego wschodu. Jutro taka pogodna, słoneczna aura utrzyma się jedynie na krańcach wschodnich. Natomiast na pozostałym obszarze kraju na ogół będzie pochmurno. Na nizinie szczecińskiej w pierwszej części dnia zacznie padać deszcz, natomiast po południu na Dolnym Śląsku popruszy śnieg. I to właśnie na zachodzie już zobaczymy dodatnie wartości na termometrach, tam od 2 do 3 stopni, natomiast na krańcach wschodnich nadal ujemne wartości, tam od minus 5 do minus 6. W naszym regionie dzisiejszy wieczór pogodny, noc również bezchmurna, ale zimna. Na termometrach nad ranem zobaczymy od minus 4 do minus 5 stopni. W nocy powieje silny wiatr z południowego wschodu. Jutro w pierwszej części dnia nadal pogodnie, ale w miarę upływu dnia z zachodu zacznie się chmurzyć i jedynie na krańcach wschodnich przez cały dzień pozostanie pogodna, słoneczna aura. Na termometrach od 0 do minus 1 stopnia, ale również jutro powieje silny wiatr z południowego wschodu, który sprawi, że temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa. W sobotę zachmurzenie duże, opady od śniegu po deszcz, a na termometrach od minus 2 do 0. W niedzielę nadal pochmurna, ale już bez opadów, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do maksymalnie 5 stopni. W poniedziałek jeszcze cieplej. Na termometrach od 6 do 9 stopni, pochmurno, ale w ciągu dnia zacznie się przejaśniać. Powieje za to dość silny wiatr z południowego zachodu. Teraz to już wszystko. Zapraszam na kolejną prognozę pogody. Do zobaczenia.